Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Z hali Kipsala w Rydze witają się z państwem Eliza Pietrzykowska i Przemysław Skierski. Europejskie spotkanie młodych TESE w tym roku odbywa się w północnej części Europy, w Rydze, pięknej stolicy Łotwy. Młodzi ludzie przyjeżdżają tutaj z całej Europy, ale nie tylko. Po to, aby zarazem rozpocząć nowy 2017 rok, ale i zakończyć go. Tym corocznym spotkaniom młodych towarzyszy modlitwa, śpiew i uwielbienie, które właśnie słyszymy. Ale uwielbienie nie samych siebie nawzajem, lecz tego, który jest najważniejszy, Jezusa Chrystusa. Temat dzisiejszego odcinka brzmi: z nadzieją w 2017 rok. Moi drodzy, możecie aktywnie uczestniczyć w naszym programie, również tutaj w Rydze, odpowiadając na pytanie na Facebooku, które już się pojawiło. A brzmi ono: dlaczego wiele tysięcy młodych ludzi chce spędzić Sylwester na modlitwie w Rydze? Podczas trwania naszego programu pojawią się wasze komentarze u dołu ekranu. Możecie również pisać do nas SMS. Tuż przed świętami zapoczątkowaliśmy konkurs na najładniejsze, najbardziej eleganckie, efektywne zdjęcie selfie, świąteczne zdjęcie. I tuż pod koniec naszego odcinka wyłonimy zwycięzcę tego konkursu. A już teraz czas najwyższy, aby powitać naszych gości, którzy przyjechali z Ukrainy. Część z nich jest Polakami. I kolejno Rostik Święcicki, ksiądz Jan Dargiewicz, misjonarz na Ukrainie, dokładnie z Odessy. Wika Szczerbakowa, Wiktor Agomo oraz Robinson Adziana. Witamy was serdecznie. Nasze pierwsze pytanie. Powiedzcie, skąd w ogóle dowiedzieliście się o spotkaniach TESE? Dowiedzieli od najpierwszy od misjonarza naszego Odessy, a to też takie świadectwo różnych młodzieży różnej, nie? I tak zaproponowali nam przyjechać tu i no. Czyli ksiądz zachęcał młodych ludzi do tego, aby przyjechali na TESE. W jaki sposób ksiądz to robił? Ja sam jako młody chłopak korzystałem z tych spotkań i widzę, że to ma sens, bo młodzi, którzy przyjeżdżają szczególnie z tego bloku wschodniego, widzą troszkę inne życie w Europie, ale też widzą wiarę innych ludzi, chrześcijan, którzy dają piękne świadectwa. Bo ta młodzież też ze mną była na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie byli zachwyceni przede wszystkim gościnnością Polaków, którzy bardzo serdecznie ich przyjęli, ujęli całym sercem. Bardzo proszę, Przemek. Moi drodzy, a mamy tutaj jeszcze pytanie do naszych kolejnych gości. Dlaczego wybraliście się właśnie na spotkanie młodych do TESE? I pomoże nam tutaj nasza koleżanka, która przetłumaczy wypowiedzi naszych kolegów. So, why did you go for TESE meeting? Why did you come for TESE meeting? Hello, my name is Adjana Robinson. I came for this TESE meeting because I've been hearing about TESE meeting. It's about ecumenical organization whereby different people of the same idea, the same religion, we are all Christians. When I hear about this TESE meeting, I was impressed because last time I was in World Youth Day in Poland, I saw the hospitality among European people of different places. They show a kind of hospitality that was awesome. When I hear about this meeting, I said, let me come and have this experience once more. And I said I will come, and that's why I'm here today, to share the hospitality and oneness in Christianity. Uczestniczę w spotkaniu TESE, dlatego że słyszę o tym spotkaniu od różnych ludzi. Słyszę, że to jest ekumeniczne spotkanie. I ostatnio też był na Dni Młodzieży w Polsce. I bardzo spodobała mi się gościnność Polaków. Był pod wrażeniem tego spotkania i zdecydował też teraz przyjechać na spotkanie TESE. Może jeszcze podzieli się z nami swoimi doświadczeniami TESE, spotkania młodych, nasz drugi kolega. Maybe you want to share your impressions about TESE meeting. The TESE meeting so far has been very nice, a wonderful experience. Coming together of youth from different European countries. And the people from different cultures, also the coming together of different Christian denominations,
signifying the unity which Christ prayed for in the Gospel of John to his Father in heaven, that his all his followers may be one in his body. So far, I'm so grateful and I'm having a wonderful experience. Thank you. Dla niego to jest możliwość zobaczyć ludzi różnych narodowości i to jest takie ekumeniczne spotkanie, gdzie spotykają też ludzi różnych konfesji. Kiedy on usłyszał o tym spotkaniu, to zrozumiał, że to jest dobra możliwość, żeby uczestniczyć i zobaczyć na własne oczy, czym jest to spotkanie. Moi drodzy, a my chcemy Was teraz zaprosić na sondę, która została przygotowana przez naszą ekipę i spotkaliśmy młodych ludzi na ulicach Rygi i zapytaliśmy właśnie o to spotkanie młodych, o TZ. Zapraszam. Z Grodna przyjechaliśmy w ogóle z Białorusi, jest nas ponad 300 osób. Ja przyjechałam z Ukrainy, miasto Ternopol, to koło Lwowa. Szavno Zdrój. I'm from Ukraine. Iwan Frankiewsk. Z Krakowa przyjechaliśmy. Z Białorusi. I've been in Berlin, Roma and Praga. To pierwszy raz mój. No i fajnie, super. Ja bardzo zadowolona, super. I really love this program. It, I guess, connects people. It's like a people support, people understand each other. It's like a big family. Czas spędzamy na wspólnych modlitwach. Przez to, że jest to spotkanie ekumeniczne, nie odbywają się msze jako takie, tylko modlitwy, które polegają na wspólnym śpiewie. Bogaty są w rozmowy, w rozważania, w modlitwy, w tym, że człowiek ma czas zostać jeden na jeden, ma czas do coś obmyślenia jakichś swoich problemów, tak, rodzinnych i gdzieś w pracy. I ma też czas podzielić się, poprosić może poradę u kogoś, porozmawiać z mądrymi ludźmi. I jak paru tysięcy ludzi modli się w jednym miejscu, to jest siła. Przede wszystkim modli się kanonami i jest bardzo dużo medytacji, bardzo dużo jest rozmyśleć nad wieloma modlitwami. It's always a better opportunity to know people from all over Europe and to know cities in Europe with a lot of friends that you meet there. Jest przygotowanie duchowe i takie techniczne przygotowanie, jak i wszędzie. Wizy i też inne sprawy. Ale to, ale się da. Dla chcącego nic trudnego. To była sonda, a już teraz przechodzimy do dalszej części rozmowy. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest hasło tegorocznego TZ, czyli nadzieja? Nadzieja dla mnie to Jezus Chrystus najpierwszy, da? To Jego Ewangelia, Jego życie, Jego nastawienie takie, które pokazuje nam, jaki pokój w siebie On daje i co to z tego możemy wzięć, nie, dla siebie. To takie dla mnie nadzieja mam znaczenie siebie. Księże, no tak, tematem jest nadzieja. Natomiast jak dzisiaj, w dzisiejszym świecie, żyć, mieć nadzieję właśnie, skoro wokół nas tyle konfliktów, tyle rozłamów między ludźmi, między narodami, tyle trudności i również nawiązaniu relacji z drugim człowiekiem. Jak żyć nadzieją w takich okolicznościach? Odpowiedzią jest Chrystus, dlatego że On przyniósł prawdziwą nadzieję i właściwie relacje. Oczywiście w historii były różne podziały historyczne, jakieś przełomy, nawet sama Ryga, która była bardzo katolicka, wszystkie kościoły były wybudowane przez katolików, później zmieniły się na luterańskie, bo tutaj przeważało luteranizm, a dzisiaj żyją w pokoju, nawet na te światowe spotkanie pielgrzymki pokoju przyjechał biskup luterański, nasz biskup z Rygi, którzy zaprosili całą młodzież, żeby to spotkanie się odbyło. Więc dzisiaj przede wszystkim trzeba iść w stronę dialogu, który się odbywa właśnie na takich światowych dniach TZ, które jednoczy różne narodowości, różne kolory skóry, różne może wyznania, przede wszystkim chrześcijańskie. I to jest piękne, bo przyjmują nas w domach ludzie, nie tylko katolicy, ale jak ja mieszkam u luteran, którzy są zachwyceni naszą wiarą, ale też swoją osobą chcieli jakby pomóc w tych spotkaniach. Ciekawostką jest to, że nawet przychodzili muzułmanie, prosili, żeby im też dać
tych pielgrzymów, którzy przyjechali z Europy, bo chcą też uczestniczyć, bo widzą, że jest piękna akcja chrześcijańska, która odbywa się właśnie w Rydze. Więc to jest właśnie nadzieja, że ludzie mimo różnych języków, kolorów skóry, wiary mogą razem być, chociaż jest tu wiele tysięcy ludzi, a zasadniczo żadnych osób porządkowych, tak wiadomo, że są oni, ale żadnych nie ma interwencji. To świadczy, że można pokojowo modlić się, bo Chrystus nas jednoczy. O tym, w jaki sposób z nimi rozmawiacie, jak podejmujecie różne tematy, porozmawiamy już później. Bardzo dziękuję. Kontynuując nasze rozważania, chcielibyśmy się spytać naszych gości, dlaczego tutaj przyjechaliście? Czy macie jakąś intencję, która wam towarzyszy? Why have you come here? Do you have some intention with which you have come? The question is, why have you come here and do you have some intention? Yes, I came for this Thursday meeting because this is a pilgrimage of trust and peace. So my intention is, as we all try to embrace this peace and trust among each other, we continue to build this trust in a greater way so that our trust and peace will keep growing in faith. And as Teze progresses this mission, more and more of Christianity will continue to be one among each other, build our trust and peace so that the world will be a better place for us. Teze to jest pielgrzymka zaufania i pokoju i on przyjechał tutaj też z intencją nieść pokój dla innych, dlatego że w Teze spotykają się ludzie różnych narodowości, żeby przekazać ten pokój jeden jednemu. I takie spotkania nadają możliwość ten spokój przekazać innym. Pamiętajmy jeszcze o tym, że jesteśmy w Rydze i oprócz spotkania Teze i tych wspólnych modlitw mamy czas na zwiedzanie, poznawanie tego pięknego kraju, jakim jest Łotwa. Co najbardziej podoba się naszemu drugiemu koledze właśnie w Rydze? What do you like in Riga? Because we have also seen something in this country, and apart from Teze, what have you liked most here in Latvia, in Riga? I think in Latvia, Riga is a very beautiful city. I like the lakes and the small rivers they have within the city, the decorations and the kind of structures and buildings that they have around. So it's a very beautiful city. I hope to come back to Riga next time. Thank you. Bardzo podoba mi się miasto Riga, bardzo podobają mi się rzeki, wszystkie piękne dekoracje, architektura i uważam, że to jest bardzo piękne miasto i że chcę wrócić tutaj jeszcze. Moi drodzy, ja też chciałbym was bardzo serdecznie zachęcić do tego, abyście aktywnie włączyli się w naszą dyskusję i odpowiadali na pytanie na Facebooku i przypominam, że pojawiają się wasze odpowiedzi u dołu ekranu. I witamy dalej, kontynuujemy naszą rozmowę. Księże, proszę powiedzieć, jak wyglądają spotkania w grupach, bo one tutaj też mają miejsce, nie tylko tutaj na tych wielkich halach, gdzie są kanony Teze, gdzie wspólnie wielu ludzi się modli, ale spotykacie się także w parafiach, jak ksiądz wcześniej mówił, w domach u ludzi. Jak te spotkania wyglądają dokładnie? Spotkania są zorganizowane w każdej parafii, która nas przyjmuje. W katolickich parafiach wszędzie jest msza święta, że księża i młodzież uczestniczy najpierw w mszy świętej, a później w tych spotkaniach w grupkach. Ci, którzy uczestniczą w luterańskich czy innych niekatolickich parafiach, mają możliwość odprawienia mszy świętej jakby na salach, gdzie wspólnie mogą też przeżyć Eucharystię, która jest dla nas centrum chrześcijaństwa. Poza tym w małych grupkach ludzie spotykają się przede wszystkim nad rozważaniem Pisma Świętego, jak Bóg przemawia aktualnie do ich życia. I to jest przepiękne, bo to jest osobiste spotkanie człowieka z Bogiem. I dlatego oni, to są najważniejsze momenty spotkania, bo po nich właśnie oni pogłębiają swoją wiarę i dalej idą i niosą ten cały dobytek tego spotkania do swoich grup, wspólnot tam na wschodzie. Żeby zrozumieć pewne rzeczy, przede wszystkim wschód, gdzie pracuję i gdzie tutaj się znajdujemy, trzeba zrozumieć, że tu była długi czas ateizacja. Nie można było otwierać kościołów, brakowało księży i dlatego
jest duża różnica, na przykład zachodnia Ukraina, zachodnia Białoruś, czy wschodnia Ukraina, wschodnia Białoruś, czy głęboka Rosja, gdzie totalnie był ateizm prowadzony i efektem tego jest to, że zaledwie 5% jest chrześcijan. 5% tylko. To będą katolicy, prawosławni, protestanci. 5% jest ateistów po bzdurnej filozofii, a 90% obojętnych religijnie. I właśnie do nich mamy takie szczególne zadanie, żeby oni mogli usłyszeć Ewangelię, żeby mogli usłyszeć pierwszy raz katechizację, bo nie mają w ogóle świadomości. Są nawet wyzuci z tradycji chrześcijańskich, nie wiedzą jak świętować Boże Narodzenie, Wielkanoc, więc tak naprawdę brakuje nam przede wszystkim kapłanów, dlatego że jak nie ma kapłana, to nie ma nic. Później wolontariuszy czy sióstr zakonnych do tego, żeby nieść właśnie tą nadzieję, którą jest Ewangelia i nauka Chrystusa do tych ludzi, którzy są bardzo spragnieni. Dlatego dziękuję przede wszystkim młodzieży, która tutaj przyjechała, która nas przyjmowała w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży, bo oni dali właśnie taki sygnał dla tych młodzieży ze wschodu, że można inaczej. Oni byli w szoku, jak zobaczyli miliony ludzi wierzących, pełne kościoły, ludzie, którzy przyjęli ich w domach, bardzo ciepło i to jest niesamowite. Moja akurat grupa była przyjmowana przez moją diecezję ełcką, gdzie biskup Mazur Jerzy zorganizował dla nas te spotkanie i oni najbardziej zapamiętali spotkanie z człowiekiem. I to jest to, bo gdzie ludzie się spotykają, tam jest Chrystus. Dla nich to było coś niesamowitego, świadectwo, gdzie zawieźli to na wschód i teraz mamy coraz więcej tej młodzieży, ale też inni się otwierają na nas, dlatego że widzą, że my jesteśmy chrześcijanami, którzy niosą pokój. I to jest właśnie podstawa. Tak naprawdę w jednym miejscu modlą się Ukraińcy i Rosjanie, który niby jest konflikt sztuczny, bo tak naprawdę oni żyli pokojowo. Problem przyszedł z zewnątrz, a dzisiaj mają regularną wojnę. Ale tutaj spotykają się wspólnie na modlitwie. Nieważne, czy to będzie Rosjanin, Ukrainiec, Polak, Białorusin, czy z innych części świata, ale oni spotykają się w Chrystusie. Tak naprawdę widać to, że między ludźmi nie ma różnicy. Ktoś tylko cały czas jakby próbuje namieszać w tych relacjach. Dlatego rozwiązaniem dla nas jest Chrystus. Jeżeli wszyscy będą się trzymali Ewangelii Chrystusowej, to będzie coś niesamowitego na świecie. Ja tego życzę dla młodzieży przede wszystkim, żeby nie tracili ducha, ale właśnie nieśli ten entuzjazm Ewangelii wszędzie, gdzie są. I właśnie przede wszystkim... Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za tą wypowiedź. Wrócimy jeszcze później, a już teraz zapraszamy Was na autorytet i taki krótki wywiad z bratem Markiem z Teze. Teze to jest wspólnota braci, wspólnota ekumeniczna, wokół której od wielu lat gromadzą się młodzi ludzie. Razem szukamy pokoju, pojednania, zaufania między ludźmi. To wszystko razem, co tutaj widzimy, czym żyjemy przez tych kilka dni w Rydze, to jeden z etapów pielgrzymki zaufania przez ziemię, na którą zapraszamy młodych ludzi z całej Europy, ale jej etapy odbywają się także i na innych kontynentach. To jest wspólne pielgrzymowanie w wierze z Chrystusem, żeby jako chrześcijanie budować pokój, przygotowywać się do budowania pokoju, zaufania między ludźmi. Po raz pierwszy pojechaliśmy aż tak daleko, na wschód i na północ, by zorganizować spotkanie europejskie. Otrzymaliśmy tutaj piękne zaproszenie od zwierzchników wszystkich kościołów w Rydze na Łotwie. Od księdza arcybiskupa Rygi, od zwierzchników kościołów protestanckich, luterańskiego, baptystycznego, od biskupów kościoła prawosławnego. Także młodzi nas usilnie zapraszali do Rygi, na Łotwę, więc to zaproszenie zostało potraktowane poważnie i jesteśmy dzisiaj w Rydze. Tegoroczne spotkanie europejskie w Rydze ma jako główny temat zaproszenie do trwania w nadziei. Jak dzisiaj trwać w nadziei, kiedy wokół nas tyle trudnych sytuacji, tyle wojen, tyle niesprawiedliwości, tyle ludzi, którzy szukają schronienia, bo u siebie nie mają warunków do normalnego życia. No nie ma dla nas chrześcijan innego źródła, innego miejsca, gdzie możemy szukać nadziei, jak sam Chrystus, który przyszedł do nas,
nasze spotkania odbywają się w okresie Bożego Narodzenia. Świętujemy, przypominamy sobie, że On do nas przychodzi z nadzieją i prosi, byśmy tę Jego nadzieję podjęli i ruszyli w drogę do innych ludzi, do najbardziej potrzebujących i tę nadzieję także nieśli. Oczywiście nie jest łatwo, zniechęcenie, rozczarowanie, wszystkim nam grozi, ale właśnie dlatego trzeba nieustannie wracać do Chrystusa. To już jest 39. Europejskie Spotkanie Młodych. Wszystkie spotkania miały zawsze jedną główną intencję, żeby zgromadzić młodych ludzi, spotkać się po prostu wokół Chrystusa, wokół Jego Ewangelii. Widzimy, centrum, sercem spotkania jest zawsze modlitwa, ale po to, by czerpiąc ze źródeł Ewangelii, stać się ludźmi otwartymi, gotowymi do działania, do podjęcia odpowiedzialności. Wszędzie tam, gdzie nas posyła Pan Bóg, tych najprostszych, codziennych odpowiedzialności, ale tak, żeby patrzeć coraz szerzej na rzeczywistość, na otaczającą nas rzeczywistość i nie wystraszyć się, nie bać się wyzwań, które płyną także z odleglejszych krańców świata. Te spotkania, i to w Rydze także, z jednej strony pomaga nam dostrzec tę konkretną, bliską rzeczywistość, ale także patrzeć szeroko, tak jak nas do tego zaprasza Chrystus i Jego Ewangelia. A spotkanie w Rydze w szczególności zaprasza nas do odnawiania, do odnowienia nadziei w Chrystusie. Nadziei pomimo wszystko, nadziei w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj żyjemy, kiedy wiele wydarzeń wokół nas chciałoby nam tę nadzieję odebrać. Pan Jezus przyszedł, żeby nam dać, otworzyć drogę nadziei. Spotkanie europejskie w Rydze to 39. spotkanie, ale będzie też 40. i pewnie następne etapy pielgrzymki zaufania. No i poza tym jest też Teze, nasza mała wioska. Tam przez cały rok odbywają się spotkania międzynarodowe młodych ludzi, którzy, tak jak tutaj w Rydze, chcą być twórcami pokoju i zaufania na ziemi. Zapraszamy wszystkich młodych Polaków na następne spotkanie europejskie, ale także do samego Teze, do naszej małej wioski, gdzie wspólnie poprzez modlitwę, poprzez spotkania z ludźmi z całego świata zastanawiamy się nad tym, jak być dzisiaj chrześcijaninem żywym, twórczym, aktywnym, odpowiedzialnym za ten nasz świat, taki jakim on jest. Trudny, ale i piękny. Dziękujemy bardzo bratu Markowi za to, że poświęcił nam czas i chciał powiedzieć nam kilka słów. My wracamy do rozmowy, a w tle słychać regionalny zespół muzyczny i super bawiącą się młodzież. Ale pytanie teraz do Ciebie, bo cały czas tłumaczysz, a chcielibyśmy usłyszeć Twoje jakieś doświadczenia z TZ. Co utkwiło Ci najbardziej w pamięci z tego spotkania młodych? Dziękuję za pytanie. To już jestem po raz czwarty na spotkaniu TZ i każdy raz to jest inne spotkanie, dlatego że spotykasz się z różnymi ludźmi, omawiasz inne tematy i też podczas modlitw masz inne posłania. Więc w tym spotkaniu, jak zawsze, najbardziej to mam wrażenie od spotkania z różnymi ludźmi. Poznałam innych ludzi, usłyszałam inne opinie. I chyba to jest doświadczenie TZ, że możesz spotkać się z różnymi narodowościami i dowiedzieć się czegoś innego. To zawsze to jest coś innego, więc w tym spotkaniu tak samo to jest wrażenie od spotkań z innymi. Wiki, to jest spotkanie ekumeniczne i jak widzimy i słyszymy tutaj niejednokrotnie na halach, gromadzą się ludzie z różnych wyznań i czy nie przeszkadza Wam to w wspólnej modlitwie? Jest to pytanie do nas wszystkich tutaj zgromadzonych. To jest pytanie do kolegi, tak? There is a question, there are different confessions present at the Zoo. It doesn't disturb you that there are people of different confessions, not only of your faith. It doesn't disturb me. It was actually the reason why I came for this meeting, a situation whereby you see different domination. You see that you people have one aim,
The aim of Christianity is to believe that Christ died on the cross for your sake and he will come again to judge the living and the dead. And we all believe on this ideology. For me, I don't think we are different. The only difference is that we go different church and we call it different name, but we have common aim. So it is a great experience for me. To właśnie jest jedna z przyczyn dlatego, że on tutaj przyjechał, żeby spotkać się tu też i zobaczyć inne konfesje i innych ludzi. Więc to jest to doświadczenie, dla którego tutaj przyjechał i inne konfesje nie przeszkadzają, a tylko pomagają zrozumieć jeden innego. A teraz przechodzimy na kolejne pytanie do Elizy. I już na podsumowanie naszego odcinka chciałabym zapytać o to, czy przyjechalibyście tutaj za rok na Tezę? Nie tutaj, ale w ogóle na Tezę. I dlaczego? W jaki sposób zachęciłbyś ty swoich rówieśników do tego, aby pojawili się na takim ekumenicznym spotkaniu? Oczywiście, żeby jeszcze by przyjechali tutaj, bo takie świadectwo daje radość dla siebie, dla ducha, dla... No takie, i by swoim przyjacielem też by i wszystkim głosił, żeby przyjechali tutaj, bo to daje dużo takich świadectwa, które zachęca wszystkich chrześcijan do nabliżenia się z Bogiem, nie? I dołączyć do wszystkich naszej katolickiej wiary i do Kościoła całego świata. Księże, czy wy wybieracie się za rok na Tezę? Oczywiście tak. Cały jestem na tak i moja młodzież tym bardziej, bo to wszystko ma sens i to głęboki, dlatego że przede wszystkim tutaj przyjeżdżają, większość to są katolicy. I to jest, jak powiedziałem, przystanek do Światowych Dni Młodzieży z Papieżem. I to naprawdę rozwija duchowo młodzież i pod każdym względem. Dlatego ja przyjeżdżam to z 90-tych lat jako młody chłopak, więc wiem, że to ma sens i moja młodzież tym bardziej to potwierdza w tych świadectwach, gdy wraca tam na wschód. Jak również ksiądz zachęciłby młodych ludzi do tego, aby przyjechali na Tezę? Wierzcie w Chrystusa. Dawajcie świadectwo przede wszystkim swoim życiem, bo to jest właściwa, prawdziwa wiara. Nie słowem, nie tylko z tradycji, ale właśnie czynem. Żeby właśnie angażować się do tych wspólnot parafialnych, do tych środowisk i nieść kulturę chrześcijańską na współczesny język, współczesnymi środkami przekazu, ale też przede wszystkim świadectwem swego życia, które jest najważniejsze. Tego oczekuje cały Wschód, dlatego że oni czekają na takie świadectwa, ale też cały świat. Dlatego to są nasze zadania, niezależnie od wieku, czy jesteśmy starsi, młodsi, żeby dać świadectwo prawdzie, jakim jest Chrystus, Jego Ewangelia i Jego Święty Kościół. Bardzo dziękuję za to piękne podsumowanie. Kochani, wejdźmy w klimat Tezę, wejdźmy w klimat modlitwy i zapraszam Was na jeden z kanonów.
Wracamy po naszym uwielbieniu tuż przed telewizorami waszymi i chcemy zadać nasze kolejne pytanie gościom zgromadzonym właśnie tutaj w hali Tipsala w Rydze. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy nie przeszkadza wam to, że podczas takich spotkań uwielbieniowych nie ma obecnego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie? Tak jak to najczęściej mamy w naszych kościołach katolickich, kiedy spotykamy się na wspólnej modlitwie właśnie przy Panu Jezusie, żywym i obecnym. To dla mnie zapytanie. Dla mnie to nie przeszkadza, dlatego że codziennie mamy msze święte w naszej parafii i właśnie podczas mszy otrzymujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A we wspólnych modlitwach mamy czas na rozważanie Słowa Bożego, na wysławianie Pana śpiewem. I osobiście dla mnie to jest inne doświadczenie, bardziej ekumeniczne, modlenie się z innymi. A tak, mam też msze święte, to dla mnie to nie przeszkadza. Dziękuję. Czy mogłabyś o to jeszcze zapytać naszych gości tutaj? We don't have Jesus Christ every day in Eucharist during these prayers. Does it somehow disturb you that we don't have Holy Communion during the prayers? It doesn't sound to disturb me because in my local church in Nigeria, we don't actually do Holy Communion every day. Sometimes Holy Communion is monthly. Sometimes it depends on when priest organize the mass. Sometimes we organize church, we pray not just every day Holy Communion. So for this, it doesn't really disturb me. The main thing is that every day we see the cross, and that cross is what we believe on. And we all hope that Jesus Christ will resurrect again. So that's the main thing. Holy Communion is just a practice. It's not mandatory in religion, in Christianity. But we believe in that Holy Cross, and everybody who is here believe on this, and this is what that matters a lot to me. I jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jak byś zachęcił młodych ludzi do tego, żeby przyjechali na tezę za rok? Would you like to come again to the meeting in 1 year? Yes, of course, I would like to come and have a wonderful experience again by this time next year. Tak, chciałby przyjechać też na spotkanie TZ za rok, dlatego że to dla niego jest piękne doświadczenie. Moi drodzy, za rok będzie już to 40. spotkanie TZ, a my powoli już musimy się z wami żegnać. Życzymy wam na ten nowy 2017 rok przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i wielu Bożych łask. Nasze spotkanie TZ odbywa się co roku. Co roku chcemy uwielbiać Pana Boga i zachęcamy was do tego, abyście wspólnie byli z nami już tutaj za rok na 40. spotkaniu młodych w TZ. To spotkanie młodych w TZ jest przede wszystkim czasem odpoczynku i powrotu do źródła, którym jest Jezus Chrystus. Z tego źródła winniśmy wszyscy czerpać. Pamiętajmy o tym, bo wszystko pochodzi i zmierza do Pana Boga. Jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy wam o konkursie selfie, który był organizowany przez naszą redakcję Westerplatte Młodych. Wyniki pojawią się oczywiście na Facebooku. Zachęcamy was serdecznie do tego, abyście odwiedzili nas fanpage bezpośrednio po programie. Dziękujemy, że byliście z nami, że lajkowaliście nasze zdjęcia i odpowiadaliście na posty, które pojawiały się sukcesywnie każdego dnia właśnie ze spotkania młodych. A my w tej wspaniałej atmosferze, którą widzicie tuż za naszymi plecami, żegnamy się z wami i widzimy się o stałej porze już za tydzień. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Cześć. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.